Czy można zostać programistką albo programistą po ASP? Czy bootcampy są zwarte swojej ceny i czy gwarantują Wam znalezienie pracy w branży IT? Jakie języki programowania są najpopularniejsze? O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba. Uba Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Od Bałtyku aż po Tatry krążą legendy, że pracownicy branży IT żyją jak pączki w maśle. Również w ostatnim roku dużo osób straciło swoją pracę albo swoje biznesy i zaczęli myśleć o przebranżowieniu się na IT. Wszędzie widzimy też kuszące reklamy bootcampów, które obiecują nam znalezienie dobrej pracy z bardzo dobrą pensją. Sam zawód stricte programisty brzmi też seksy i zawsze jest taki szacun na dzielni, bo przecież to wszystko wydaje się takie proste. Przez 8 godzin dziennie poklikacie w ten komputer i dostajecie 15 tysięcy zł miesięcznie na rękę. Ale czy na pewno? Dzisiaj podzielę się z Wami moją historią. Jak z absolwentki ASP stałam się pracowniczką w branży IT. Szybki background: w liceum nie miałam zbyt wielkiej styczności z programowaniem, ponieważ byłam w plastyku. Niestety w liceum przedmioty ścisłe były traktowane bardzo pomacoszemu, na czym bardzo ubolewam, no i na ASP już takich przedmiotów stricte nie było. Na szczęście ja sama dość dużo siedziałam w komputerach, interesowałam się tematem i byłam też dość biegła w programach z pakietu Adobe, więc to nie było tak, że nie wiedziałam jak włączyć i wyłączyć komputer. Już coś w głowie mi się działo, ale z programowaniem styczności niestety nie miałam. Po studiach na SP wyjechałam do Londynu, gdzie pracowałam głównie w branży kreatywnej. Po wyprowadzeniu z Londynu wylądowałam w Izraelu, gdzie branża kreatywna praktycznie nie istnieje, więc miałam trochę kłopot. Jak wiadomo, Izrael jest znany z tego, że jest nazywany Startup Nation. No i praca w high-tech jest tutaj bardzo popularna, ale często jest też tak, że zatrudnienie w firmie high-tech jest jedną z niewielu opcji, która zapewni Wam dobrą wypłatę i stabilne zatrudnienie. Więc kombinowałam, siedziałam, myślałam i co wymyśliłam, trzeba się przebranżowić. Nie wiedziałam za bardzo jak, ale znalazłam bootcamp i na taki bootcamp się wybrałam. Zaraz Wam o tym bootcampie opowiem, ale na początku, jeżeli Wymyślicie o tym, żeby zacząć uczyć się programowania na bootcampie, dam Wam parę rad, co zrobić przed tym, jak się na taki kurs zapiszecie. Przed bootcampem na pewno zadacie sobie pytanie, jakiego języka programowania powinnam, powinienem się nauczyć? No i moim zdaniem, pierwszym i najbardziej podstawowym językiem, który każdy programista i każda programistka powinna znać, jest język angielski. Bez angielskiego nawet nie ma sensu zaczynać jakiegokolwiek bootcampu. A dlaczego? Przede wszystkim, jeżeli potem będziecie chcieli pracować w IT, to będziecie musieli mówić po angielsku. To już wybiegając w przyszłość, ale na sam początek cała dokumentacja każdego jednego języka programowania, albo na przykład rady, jak rozwiązywać różne problemy z programowaniem, na przykład na platformie Stack Overflow wszystko jest po angielsku. Więc, żeby cokolwiek zrozumieć, żeby czegokolwiek się nauczyć, musicie ten angielski znać. I tutaj nie ma przeproś. OK, język angielski opanowany i teraz tak, co robić? Frontend czy backend, a może full stack? Dam wam jedną radę: zapiszcie się na przykład na Udemy albo na inną pl platformę z kursami i poróbcie sobie parę różnych zadań i poglądajcie parę zajęć i zobaczcie, co tak naprawdę was kręci. Bez tego to też wydaje mi się troszeczkę strata czasu i pieniędzy, żebyście strzelali na oślep. Więc jeżeli zaczęliśmy już sobie tutaj rozmawiać o tym, które języki programowania są najlepsze do nauki, no to spójrzmy na to, które są teraz najbardziej popularne. Oczywiście, każda jedna strona internetowa powie Wam coś innego. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, ale patrząc na taki przekrój, to widzę, jest JavaScript, jest Python, jest PHP ciągle, Java, Kotlin, C, TypeScript. Swift, C-Sharp, Perl, Scala i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę multum. Moim zdaniem, jeżeli nie macie jakichś dużych preferencji, to z JavaScript nigdy nie zginiecie, ale nauczcie się też innych frameworków do tego. No i chyba Python na ten moment. No, ale to też nie przesądza tego, że na przykład nie możecie uczyć się Ruby on Rails. Przede wszystkim załóżcie sobie, gdzie chcecie pracować, jak chcecie pracować i w jakich firmach chcecie pracować. Więc, jeżeli chcecie pracować w swoim miejscu zamieszkania, sprawdźcie oferty pracy i zobaczcie, co jest najbardziej tam popularne. Jeżeli będziecie chcieli pracować dla na przykład zagranicznych klientów, pomyślcie sobie dla których, z którego kraju. Pomyślcie też, czy na przykład chcecie pracować w software house'ie, czy na przykład w dużej korporacji. Jeżeli już będziecie to wszystko wiedzieć, no to będziecie czuli mniej więcej, co ma najwięcej sensu. Jeżeli macie już jakiś bootcamp na oku, idźcie tam na lekcję próbną, jeżeli jest taka możliwość. I wydaje mi się, że dobre bootcampy powinny Wam taką możliwość udostępnić. Zobaczcie, jak wygląda kontakt pomiędzy prowadzącym albo prowadzącym zajęcia, a kursantami. Zobaczcie, jak wygląda cały dzień, jakie są zadania, jaka jest atmosfera, jak ci ludzie się uczą. Warto też porozmawiać z ludźmi, którzy takie bootcampy skończyli i poznać ich szczere opinie, czy polecają takie bootcampy, jakie są mocne strony danego bootcampu, a jakie są słabe strony. I to też zależy. Jedni lubią na przykład uczyć się bardziej indywidualnie, drudzy lubią się uczyć w grupie. Jeden bootcamp może być dobry dla jednej osoby, a drugi dla drugiej. Więc ja wybrałam się na bootcamp Lewagon w Tel Awiwie. W tym momencie Lewagon ma biura w 43 miastach na całym świecie, prowadzi zajęcia w pięciu językach i ma dwa programy Full Stack Developer i Data Science. Sam kurs trwał 9 tygodni, zajęcia odbywały się codziennie od niedzieli do czwartku, no bo tak tutaj w Izraelu wygląda tydzień. No i na kursie trzeba było być od samego rana, wydaje mi się, że od 9 rano do 17, 18. Potem oczywiście mogliście zostać w biurze i kończyć swoje projekty już tam. Ja na Lewagon wybrałam się prawie 3 lata temu i wtedy taki kurs kosztował 20 tysięcy szekli, co się równa w tym momencie około 23 tysięcy złotych. I miałam też zniżkę dla kobiet w technologii i to było, nie wiem, 3 albo 4 tysiące szekli. I z tego co się orientuje cena kursów Lewagon zależy od lokalizacji i języka, w którym będziecie się uczyć. Oczywiście to jest dość spora kwota, ale wiem, że w Polsce są również bootcampy, które są nawet o połowę tańsze, więc nic straconego. Jak wyglądał dzień na takim bootcampie? Rano wszyscy spotykaliśmy się na wykładzie, od razu na wykładzie był poruszony nowy temat, i mieliśmy tak zwany live code czyli ktoś szedł do tak zwanej tablicy, czyli do laptopa z projektorem, i wszyscy razem robiliśmy brainstorming i próbowaliśmy napisać kod do jakiejś nowej, malutkiej aplikacji. Po wykładzie i po tym live code, potem dostawaliśmy zadania, które wszystkie były na platformie internetowej i próbowaliśmy je rozwiązać. Oczywiście mieliśmy tam nauczycieli, którzy przeważnie zmieniali się co tydzień, co też było fajne, bo można było poznać nowych ludzi, którzy mają doświadczenie w różnych dziedzinach programowania. No i jeżeli mieliście jakiś problem, jakieś zapytanie odnośnie waszego kodu, to mogliście otworzyć ticket i wtedy ten nauczyciel miał powiedzieć, Wykładowca, ale to trochę dziwnie brzmi w perspektywie Bootcampu. Podchodził do Was i tłumaczył wam, co można jeszcze z tym kodem zrobić, żeby wszystko działało. Oczywiście nie dawali wam prostych odpowiedzi i prostych rozwiązań, tylko próbowali was naprowadzić wasze myślenie na to, żebyście sami byli w stanie zrobić ten kod tak, żeby działał. LeWagon to jest program Full Stack, i oni uczą was Ruby on Rails. Więc w 9 tygodni omówiliśmy Ruby na początku bez Railsów, Object Oriented Programming, bazy danych, podstawy front z Bootstrapem, Ajax, potem zaczęliśmy już Ruby on Rails. A cały Bootcamp zakończył się prezentacją aplikacji, które musieliśmy stworzyć w grupach. Sam bootcamp był naprawdę bardzo, bardzo intensywny i jeżeli chcecie się zapisać na bootcamp, który jest taki full time, nie na przykład tylko weekendowy albo tylko wieczorami, to bardzo, bardzo polecam Wam, żebyście w tym czasie nie pracowali, bo to będzie troszeczkę za dużo i jeżeli już płacicie tyle pieniędzy za ten bootcamp, to dobrze by było, żebyście się skupili na tym 100%. Czy polecam sam bootcamp lewagon? Powiem Wam szczerze, że tak. Polecam, jeżeli jesteście sobie w stanie pozwolić na zapłacenie takiej kwoty i jeżeli mieszkacie w miejscu gdzie lewagon jest albo możecie tam pojechać, to jak najbardziej. Tak jak wspominałam ja nie miałam wcześniejszego doświadczenia z programowaniem i zaczęłam tam od zera, tak jak Większość osób w sumie i e, sam lewagon nauczył mnie myślenia w taki specyficzny sposób, w jaki programista powinien myśleć e, i dał mi też pojęcie o tym, gdzie mogę szukać następnych materiałów i jak sama mogę zacząć się uczyć, e, więc już potem nie potrzebowałam żadnego kursu. No ale dobrze, zapłaciłam tyle pieniędzy, e, cisnęłam mocno przez te 9 tygodni, ale czy sam lewagon zapewnił mi zatrudnienie w IT? Otóż nie, nie zapewnił mi. I tu będę z Wami w 100% szczera. Nie oczekujcie od bootcampów tego, że od razu praca zostanie Wam podana na tacy, jak to skończycie. No ale o tym porozmawiamy sobie troszeczkę później. O samym fakcie tego, że uczyłam się Ruby on Rails, a jestem w Izraelu, co trochę się nie składa razem. Mówiłam też, że nie potrzebowałam kolejnego kursu, ale co się stało? Zaraz po Lewagon pojechałam na następny. I tutaj dobra wiadomość dla Was, ponieważ był to kurs w Polsce w Poznaniu i był za darmo. Był to dwutygodniowy bootcamp organizowany przez Software House Nidguru. Na ten bootcamp już trzeba było coś umieć, żeby zakwalifikować się do grupy. Trzeba było wykonać dość proste zadanie i wysłać, i oni na tej podstawie wybierali osoby, które mogły tam przyjechać. I sama atmosfera i to, jak to było przeprowadzone, bardzo, bardzo mi się podobało. Przede wszystkim poznałam super ludzi w netguru, tych, którzy tam pracują, tak jak i tych, którzy w tym kursie uczestniczyli, plus to, że bardzo dobrze było zobaczyć, jak tak naprawdę pisze się kod w firmie już dla klienta, i jakich narzędzi się używa. Co do pracy po tym bootcampie w Netguru, no to tak jak mówiłam, to były tylko dwa tygodnie, i wiem, że te osoby, które były ze mną na kursie, część z nich w dość niedługim czasie dostały pracę albo w innych firmach, albo właśnie w Netguru. No ale dobrze, teraz wróćmy do tego tematu, czy bootcamp, za który płacicie, da Wam pracę i czego oczekiwać. Sam fakt tego, że zapłacicie 20 tysięcy złotych za bootcamp nie gwarantuje Wam tego, że praca będzie i to chyba powinno być jasne i fajnie by było, gdyby bootcampy nie reklamowały się, że te prace na pewno dostaniecie, bo to nie jest dla wszystkich. A dlaczego? Bo na samym bootcampie przede wszystkim trzeba, trzeba, trzeba cisnąć, ile się tylko da. Trzeba też być dość obrotną osobą, żeby porobić sobie trochę kontaktów, żeby wiedzieć, gdzie wysłać CV i wiedzieć, jak to wszystko działa. Sama praca do Was niestety nie przyjdzie. No i jeżeli jesteście taką osobą, która ciśnie, jest obrotna, czy po bootcampie od razu można zacząć pracować jako programista? Uważam, że można, bo dlaczego nie? Tak jak mówiłam, część osób z tego bootcampu Netguru zaczęło pracować od razu jako junior developer albo coś takiego, i też na innych pozycjach, czy ja zaczęłam pracować jako programistka? I ile czasu zajęło mi to, żeby znaleźć pracę? Więc tak. Dostałam kilka ofert z Polski, żeby od razu zacząć y, pracę jako junior developer. Niestety nie mogłam ich przyjąć ze względów technicznych. Mogłam oczywiście robić to zdalnie, ale mieszkam w Izraelu, więc. Y, to, co oni byli mi w stanie zaproponować na samym początku, nie wystarczyłoby mi nawet na waciki tutaj, bo niestety Izrael jest bardzo, bardzo drogim krajem. Jak na polskie warunki, na sam początek powiem szczerze, że no to była okej okay, pensja. Ja sama znalazłam sobie pracę w Izraelu, ale czy to była praca programistki? G, nie, niestety i może na szczęście, nie. Jak to się stało? Przede wszystkim, tak jak mówiłam, w Lewagon uczyłam się Ruby on Rails. No i Ruby on Rails nie jest najbardziej popularną technologią w Izraelu, bo to jest coś bardziej w stylu startupów, ale takich z Wielkiej Brytanii albo ze Stanów. W Polsce sytuacja Ruby on Rails, z tego co się orientuje, wygląda troszeczkę lepiej, bo mamy dość sporo software house'ów, które właśnie robią aplikacje. Webowe dla klientów ze Stanów i z Wielkiej Brytanii. Próg wejścia jako programisty w Izraelu jest też dużo, dużo wyższy niż ten, który mamy w Polsce. A dlaczego? Bardzo popularne jest tutaj studiowanie na na przykład uczelni, która nazywa się Technion, czyli takiej Politechnice, ale takiej dobrej. No i w różnych innych miejscach studiowanie Computer Science. To jest po pierwsze. Po drugie, osoby, które obejmują te najfajniejsze stanowiska już na starcie, najczęściej były w armii, w jednostkach technologicznych i tam podczas swojej służby nauczyły się już tak dużo, że mogą z miejsca wejść do firmy i zacząć pracować. Sprawa niestety utrudniona jest dla osób po kampach, ale jak to mówią, jak nie drzwiami, to oknem. I według mnie warto jest zacząć od czegoś innego. I jeśli naprawdę chcemy być programistą, powoli do przodu skakać sobie pomiędzy stanowiskami w firmie i być może skończycie jako programista. Ja znalazłam swoją pracę chyba dwa miesiące po tym, jak skończyłam Elewagon i zaczęłam ją dosłownie dzień po tym, jak wróciłam z tego bootcampu w Poznaniu w Netguru. Moją pierwszą pracą był Technical Support Agent, ale to było dość wymagające stanowisko. Trzeba było mieć dość sporą wiedzę, szczególnie z front-endu, więc bootcamp naprawdę bardzo mi pomógł w dostaniu tej pracy i w tym, żebym w ogóle rozumiała, co się tam dzieje. No i ja, jak to ja, już w tej pracy od dnia pierwszego zaczęłam cisnąć, więc średnio co 8 miesięcy zaczęłam dostawać awans. Żeby nie wypaść z tego kołowrotka w domu też siedziałam i robiłam sobie nowe apki autorskie dla fanów, robiłam innym ludziom strony internetowe albo aplikacje za darmo żeby mieć do tak zwanego portfolio i żeby nie zapomnieć oraz w pracy po godzinach robiłam, pisam kod do takich małych aplikacji, które ułatwiały nam codzienne funkcjonowanie w firmie dla naszego działu, żeby zautomatyzować niektóre rzeczy, które wymagały zbyt dużej ilości kliknięć. Więc to na pewno pomogło mi i w awansie i w tym, żeby nie zapomnieć. No i teraz odpowiedzmy sobie na jedno bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy tak naprawdę trzeba być programistą? Tak jak mówiłam na początku, te wszystkie reklamy bootcampów stworzyły taką romantyczną i sexy wizję tego, że programista ma najlepsze życie jakie może tylko być. A tak naprawdę, branża IT oferuje nam dużo, dużo więcej. Programista to jest tylko jedno stanowisko w takich firmach, a jest dużo innych, które mogą być nawet lepsze. Możecie mieć nawet lepsze pieniądze niż programista, pracując na innym stanowisku. Są też stanowiska, na których możecie połączyć swoje wcześniejsze doświadczenie z innych prac albo swoje umiejętności miękkie z umiejętnościami technicznymi, których na przykład nabyliście na bootcampie. Więc naprawdę. Spektrum jest bardzo, bardzo szerokie i nie ograniczajcie się tylko do bycia programistą, bo branża IT jest ogromna i naprawdę co roku tworzą się jakieś nowe stanowiska, więc dla wszystkich starczy miejsca. No dobrze, mamy budkę, mamy trochę self-learningu, a co ze studiami? Jak wcześniej wspominałam, ja studiowałam na ASP, ale w tym momencie jestem na pierwszym semestrze studiów informatycznych. No, i czy ja te studia skończę i jak to wszystko będzie wyglądać? Szczerze mówiąc, nie wiem, nie spinam się, bo to nie jest tak, że ja tych studiów potrzebuję i bez nich nie dam sobie rady. Na razie uczę się tyle, ile mogę, potem zobaczymy, jak pójdą egzaminy. Pracę mam. Bo chyba nie wspominałam, że już nie pracuję w tej firmie, w której zaczynałam, tylko przeszłam do innej i tak naprawdę studiuję dla siebie. Dlatego, żeby nauczyć się więcej i żeby więcej rozumieć, nie potrzebuję tego papieru, ale po prostu chcę mieć większą wiedzę. Czy warto zacząć studia informatyczne? Powiem Wam, że tak, warto, bo jeżeli interesujecie się tak naprawdę tematem, to wydaje mi się, że dobrze jest wiedzieć, od czego to wszystko wyszło i jak to wszystko działa, więc yy, zawsze warto się uczyć. To będę powtarzać zawsze. Dla kogo jest branża IT? Bo powiedziałam, że to nie jest dla wszystkich. Oczywiście, że nie jest. To nie jest zupa pomidorowa. Przede wszystkim ta branża jest dla ludzi z otwartą głową, którzy chcą się ciągle uczyć. Tutaj wszystko naprawdę bardzo szybko się zmienia, więc nie można po prostu usiąść przy biurku i stukać tego samego przez 40 lat. Jeżeli chcesz nauczyć się jednej umiejętności i wykorzystywać ją aż do emerytury, to nie będzie dla ciebie. Dużo osób pyta też, czy jest to możliwe, żeby przebranżowić się po na przykład 30. I uważam, że absolutnie jest to możliwe. I dlaczego nie? Osobiście znam osoby, które przebranżowiły się nawet po czterdziestce, i jest to dobra rzecz. Dlaczego? Dlatego, że tacy ludzie są atrakcyjni dla pracodawców ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenie i, i na przykład umiejętności miękkie albo umiejętności zarządzania zespołem. Więc z perspektywy już kilku lat w IT, czy polecam przebranżowienie się i czy polecam tę branżę? I powiem Wam, że absolutnie polecam. To jest chyba jedna z moich lepszych decyzji w życiu, bo mam na przykład bardzo stabilną sytuację. Wiem, że nawet jeśli coś się stanie i zostanę zwolniona, to w dość krótkim czasie znajdę sobie inną pracę w innej firmie. Jeżeli atmosfera albo warunki w jakiejś firmie nie będą mi się podobać, to mogę sobie przejść do innej. W pracy ludzie są naprawdę super, dobrze nam się pracuje, i oczywiście jest to najbardziej chyba wyluzowana branża. W Polsce, na świecie, gdzie właśnie nie ma takiej wielkiej hierarchii, gdzie wszyscy ubierają się jak chcą, nie ma wielkiej spiny. Oczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze, to wiadomo, że pensje są jedne z wyższych, a szczególnie w Polsce. Więc naprawdę warto zainwestować troszeczkę w siebie i to Wam się zwróci. Kolejnymi fajnymi rzeczami to jest to, że y, możecie pracować zdalnie. Oczywiście w tej sytuacji teraz dużo osób pracuje zdalnie, ale nawet przed albo po tym, co się stało, dużo programistów albo y, pracow innych pracowników IT mogło sobie pracować z domu. Albo full time, albo na przykład pół na pół. Jest też tak, że dużo firm będzie Wam oferować dość elastyczne godziny pracy, y, czyli y, ważne jest to, ile zrobicie, a nieważne, o której, więc to jest duży plus dla osób, które nie chcą siedzieć tak zwanych dupogodzin. Jeżeli jesteście osobami, które lubią się rozwijać, to macie ciągły, ciągły rozwój, ciągłą naukę, bo ciągle jest coś nowego, więc absolutnie się nie będziecie nudzić. No i ciągle branża IT to jest rynek pracownika, więc traktowanie Was na rozmowach kwalifikacyjnych, traktowanie Was w pracy naprawdę jest na dużo lepszym poziomie niż przypuszczam w innych branżach. A jeżeli nie chcecie pracować dla kogoś, to możecie też robić freelance, na przykład dla klientów zagranicznych, co bardzo opłaca się w Polsce, bo dostawanie wypłaty w funtach w Polsce. Się opłaca. No i oczywiście, taki ostatni punkt ode mnie to jest naprawdę warto mieć wiedzę z branży IT i z tej dziedziny, dlatego że wszystko teraz będzie komputeryzowane i to już są takie czasy, że bez podstawowej umiejętności obsługi komputera, smartfona, tabletu, oprogramowania, platform, możecie mieć problem ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy. Jakie są więc minusy branży IT? Mogę powiedzieć, że siedzenie przed komputerem przez takie długie ilości godzin nie jest najlepsze dla waszego kręgosłupa, dlatego polecam zainwestowanie w dobre krzesło. I mogłabym też powiedzieć, że jeżeli nie kręci was ten temat, to nie idźcie do IT tylko ze względu na pieniądze i tylko dla pieniędzy, ale tak nie powiem. A dlaczego? Jeżeli umiecie pisać kod w jakimś tam stopniu, ale was to nudzi, to są takie sytuacje w życiu, że lepiej siedzieć w nudnej pracy za dobre pieniądze i z dobrymi warunkami, niż w złej pracy, niefajnej za kiepskie pieniądze. Więc nie każdy programista tutaj musi być nie wiadomo jakim geniuszem. Czasami po prostu trzeba pisać kod i tyle. Jeżeli dla Was to jest ok i chcecie zarobić na przyszłość, chcecie mieć spokojne życie albo fajne życie po pracy. Wydaje mi się, że znowu dla wszystkich starczy miejsca. Moją radą jest to, żebyście jak najszybciej zdobywali doświadczenie. I to jest e, najważniejsze i najbardziej kluczowe. Nawet jeżeli nie jako programiści, to na przykład help desk albo technical support. E, I absolutnie, absolutnie nie zwlekajcie z wysyłaniem CV. E, wiem, znam takie osoby, które czekają z jakimkolwiek wysyłaniem CV do momentu, kiedy będą czuli, że naprawdę już wszystko umieją. A tak na marginesie nigdy nie będziecie umieć wszystkiego, więc spoko. Dlatego, że się po prostu boją, wstydzą. Powiem Wam, wysyłajcie, nie wstydźcie się. Co z tego? Nie przyjmie Was ktoś, co z tego? A może ktoś Was przyjmie, może to będzie wystarczające. I lepiej jest być na przykład na helpdesku, już na przykład uczyć się narzędzi, osłuchać się z językiem, jakiego używa się w IT, niż siedzieć w domu i klikać kolejny kurs na Udemy. No i na tym dzisiaj kończę mój wywód o tym, jak ja przebranżowiłam się z ASP na IT. Póki co jestem zadowolona, czuję się dobrze, podoba mi się moja praca, lubię ludzi, z którymi pracuję i nie wydaje mi się, że póki co to się zmieni. Wiem też, że miałam niesamowitego farta, że podjęłam taką decyzję przed tym, co się stało w zeszłym roku i nie miałam sytuacji, kiedy moja branża upadła, kiedy moja branża była zagrożona w jakikolwiek sposób, ponieważ Żyłam jak Pączek w Maśle. Powiedzcie mi, czy wy kiedykolwiek rozważaliście przebranżowienie się do IT albo do jakiejś innej branży? A jeżeli to zrobiliście, powiedzcie mi jak. Jeżeli chcielibyście zgłębić trochę bardziej temat izraelskiego high-techu i izraelskiej branży IT, bardzo polecam Wam obejrzenie moich wcześniejszych filmów, na przykład na temat atmosfery w izraelskich biurach high-tech albo filmów, w których omawiam 10 najbardziej znanych startupów, które właśnie powstały w Izraelu. Jeżeli ten film Ci się spodobał, bardzo proszę zostaw kciuka w górę, możesz też subskrybować mój kanał, klikając w dzwoneczek, dzięki temu nie przegapisz żadnego mojego filmu. Możecie mnie również odwiedzić na moich innych social mediach. Jestem na TikToku, Facebooku i Instagramie, gdzie oczywiście możecie mnie spotkać troszeczkę częściej. Póki co żegnam się z Wami i pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!